Stój, rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu FIACO na CSGO Skinsie i wpłacisz z nim 15 zł. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkursie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć, siemanko przyjacielu. W dniu dzisiejszym na dole w komentarzu piszesz battle 8000 zł. Duży budżet, więc nie spieprz tego, piszesz na ile graczy, jakie boty dodajemy i tak dalej. Oczywiście skrzynki, czy boostowane, czy na jokerze i tak dalej. To koniecznie piszesz, oprócz tego dostajesz łapkę w górę i subujesz ten kanał, bo bez tego ani rusz po prostu. Kuźwa, ani rusz, należy to zrobić, a w dniu dzisiejszym mamy duży budżet. Mamy duży budżet, sprzedam sobie jeszcze te rękawice, sprzedam sobie tego bajoneta, to póki co sobie zostawisz tego Ikarus. A dobra, co sobie go będę zostawiał. Dzisiaj lecimy grubo. Jak pamiętacie, mamy bardzo dobrą serię, bo mamy tak na tą sprawę dużo klasyków przegranych pod rząd, ale już to nadrobiłem, więc jest chill. I teraz sobie zagram na underdogu, tylko na underdogu zagram sobie w sposób sprytny, a mianowicie weźmiemy sobie na kuglarzu, czekajcie, właśnie chciałem wam to pokazać, patrzcie, jak sobie weźmiemy na tę skrzynię, to tutaj jest o tyle fajnie, że przykładowo na przykład w takim devcase, no to mamy de facto jeden popieprzony skin, te, które mocno zwracają, ale bez szału, no nie? Więc ten devcase jest taki fajnie, żeby trafić na przykład sobie Oula, no nie? Ale tutaj już mamy na przykład dużo więcej przedmiotów, które nam fajnie dają plusa. Więc ja sobie znalazłem Anarchy Case'a, w którym jest naprawdę masę przedmiotów, które dają mocne plusy. I teraz, jak sobie damy kuglarza, na wszystkie jest taka sama szansa, on kosztuje tylko 1200 zł. Więc tworzę sobie battle właśnie na tym to trybie, na Anarchy Case'ie. Halo, Anarchy Case? Halo, tutaj. 1200 zł, dodaję sobie tego, ile ten serpent by kosztował? O nie, to jest doga rzecz, to tego nie robimy. Więc robimy coś takiego i robimy dwie takowe skrzynie na trzech graczy, a może trzy? Czemu by też nie? I lecimy na underdogu. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000 1350, innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. I teraz liczę, że któremuś z nich poleci jakiś tam właśnie butterfly, który był, czy jakieś inne popieprzone rzeczy. I szczerze, o to się będę modlił. Więc dodaję sobie bota, dodaję sobie kolejnego i mam nadzieję, że ta taktyka odda. No inaczej po prostu być nie może, kuźwa. Pamiętajcie, że gra na CSGO Skinsie jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Więc zaczynamy kiepsko, ale tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mogą tutaj grać. Bitwa za 4 koła, no fajnie, żeby tutaj oddała dosyć ciekawe, że tam mój 5-7, no właśnie, niby tylko 5-7, a to jest mocny 5-7, Fall Hazard. Niebezpieczeństwo upadku. No dobry drop, ja drugi zostawiam tego 5-7. No i patrzcie, bitwa za niecałe 4 koła daje 6. I muszę przyznać, mam wrażenie, że to będzie jeden ze słabszych. Ja gram na 4. Po ostatnich wygranych nie pitolę się w tańcu. Sprawda, wygrałem grubego klasyka, ale teraz nadszedł czas na underdoga. I liczę, że im więcej osób, tym bardziej powalone dropy. I szczerze na to liczę, że to się tutaj uda uskutecznić w jakiś to sposób. Na to szczerze liczę, na początek. Oh man, oh man, niedobrze się dzieje. 1800, kiedy ziomek ma 180, no nie? Ale trafia Meatman Danger, dwa... Co? No nie! No nie! O 200 zł! Ja pierdziele, byłem pewny, zobaczyłem dwa Masterpiece, dwa jednego Meatman Dangera. Ja cię pierdziele. No gdyby mi tu nie poleciały te rękawice. Gdyby nie te rękawice, tylko właśnie coś tańszego. Dosłownie 200, 250 zł. Byliśmy tyle. Tyle widzu. I to wszystko w ostatniej skrzyni. Wszystko. No to byłaby naprawdę fajna wygrana. No ale niestety. No niestety. Bardzo, bardzo niestety. Mam nadzieję, że teraz nie spiedzielimy sobie tutaj. Ja pierdzielę Meatman za 2,5. No to będzie ciężkie do nadrobienia. No. Strasznie ciężkie. Serio mi dasz tego Butterfly'a za 10 koła? Czy ty nie masz wstydu? Ja pierdzielę jeszcze Bowie. Ja sam z tej battle 15 koła, nie? No to żebym tutaj podarował pięknie. O kuźwa. No dobra, trzeba się pozbyć pana Talona. No i pana Marble Fade'a też się pozbędziemy, no. Cóż mam powiedzieć? Moje bitwy. Underdog na 4 graczy. No może być ciekawie, kuźwa. Może być ciekawie. W teorii w tej drugiej battle, jakbym grał na 3, no to jest szansa, żebym to zgarnął, no nie, bo może akurat wtedy ten jeden bot by nie wydropił, by nie miał 200 mniej, no ale to jest takie gadanie, wiecie, z czapy. Nie przejmujemy się, lecimy oczywiście dalej. Na początek nie najgorsze otwarcie, Michael tutaj, no ma dosyć mocną przewagę. Jestem w połowie stawki, Michael wypierdziela i Meatman Danger jeszcze dołożony. No Michael wypierdziela i wypierdziela, dalej mam więcej pomimo wszystko. Okej, jest potencjał, tylko że on ciula trafił. No nie, no w sumie to nawet nic by to nie zmieniło.
Niedobrze się dzieje. Dobra, dajmy teraz 4. Zaryzykujemy. 5 koła. 5 koła. Zaryzykuję teraz fest i dołożę już więcej. Liczę, że to jest teraz moja batla, no bo już trochę ich pod rząd przegrałem, także no umówmy się. Statystycznie rzecz ujmując, dochodzę do takich po prostu tutaj wniosków, że teraz to jest moja batla, no nie? Jakby poleciał pierwszy Butterfly, to byłoby śmiesznie. Pierwsza skrzynia Megalipton, przypomnę, na 1200 zł kosztuje. Hans Manik, ale to jest 700, tylko albo aż, no z jednej strony dużo, z drugiej strony aż takiej tragedii nie ma. Nie jest to Butterfly. No dobra, no okej, okay, w porządku. Ostatnia skrzynia i teraz żeby się nie zesrało. Będzie moje, Imitme Danger, rękawice. Jest moje, no dobra, 11 koła. Nie jest to drop moich marzeń, no chyba widzisz, że nie jest to drop moich marzeń. Sprzedam to sobie wszystko, no bo jak możesz zobaczyć, na te battle przeznaczyłem 4, 8, 12, 16, no jakoś 21 koła. No bez tych, więc powiedzmy, że 20 koła, bo to liczyłem po 4 ten. Więc no, tak 20, 19 koła, coś takiego. Mamy 14. Więc szału nie ma, liczę, że zwrócimy się zaraz do jakiejś skrzyneczki i ta skrzyneczka nam to pomoże. 580 zł i 5,5% na Tiger Tooth'a. Już się go dało ostatnio trafić, ale no to było kilka dni temu, tak? Więc liczę, że teraz już jakby kilka ludzi otworzyło tą skrzynkę i już ta skrzynka w jakiś sposób zapomniała, że tutaj trafiłem Tiger Tooth'a. A Simov, no on może mi dać plusa w sumie. Nie, 580, 800, dobra? No to spierdzielamy z tej skrzyni. Klasyczna taktyka, ostatnio tutaj ten Striking Ninja fajnie oddał. No bo tutaj też jest dużo przedmiotów, które kurde naprawdę są mocne. Case Hardener, to będzie stysiak. To będzie stysiak, chyba że słaby stan też może tak być. Czekaj, bo ja nie wiem jak to jest stanie. 1200 zł, bo minimal wear. Sprzedajemy to oczywiście i tutaj fajnie wracamy na tych skrzynkach. Elegancik, francik. 1300 zł, Prince Team, Bayonet Ultraviolet. No w sumie kurde tak teraz nie wiem czy chcę ją otwierać. Redlining za 600, dobra, podziękuję. Podziękuję, bo tu jest mało tych przedmiotów, wiecie, musi być ilościowo więcej tych przedmiotów. W takim cybercase'ie też jest mało tych przedmiotów, jest bardzo dużo jakichś średni. A tu potrzebujemy po prostu, żeby było dużo. O! Tak jak tutaj, patrzcie. Mamy teraz 2,5 koła. O kuźwa, no ale Dragon Lore Meduza. No to też są takie okoliczności, proszę, błagam, błagam, błagam. Let's fucking go! Dragon Lore i teraz odbijamy się na całości. I mamy to! 25 tysięcy z takiej skrzyni za 2,5 koła. 10-krotność na jednej skrzyni. To się, widzu, nazywa fart. To się nazywa szczęście. To się nazywa skill przede wszystkim. Przede wszystkim skill. Pamiętajcie, że gra na CSGO skin się tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli tylko mocno jesteś, klikasz sobie w plusik. Wpiszesz tutaj kodzik FIACO, dzięki czemu masz 10% bonus do depozytu. I 2 złote 10 groszy na start. I cały czas trwa giveaway. Jeżeli sobie wpłacisz 15 zł, no to źle na tym nie wyjdziesz. W sensie po prostu zostaniesz dołączony do tego giveaway, od razu ci mówię. To tak miało wybrzmieć. Zboostowałem sobie Gemstone'a. Ryzykowna opcja, no bo 3400 mnie to kosztowało. 2600. Czy ja chcę dalej ryzykować tą skrzynią? Tysiak na minus niby. Nie, dobra, odpuszczę to. Tysiak na minus, ale ja już podziękuję. Weźmiemy sobie tego 50-50 knives'a. Gdzie jest 50-50 knives? Houston. Houston, 50-50 knives. Jest tutaj, dobra. To nie boostujemy go, bo się nie da. Nie dajemy jakiegoś tego trybu, bo też się nie da. Falcon Slotę, to nam da plusik. To nam da plusik, więc jest w porządku, bym powiedział. 1400, i tak jesteś po tej dragonolececie ustawieni, zarobieni i w ogóle. Weapon Casik. A, walniemy ze dwa takie Weapon Casiki. Bo czemu też nie? Kto mi zabroni? Nikt mi kuźwa nie zabroni. Skulsy, MP7. Okej, okay. Czaję. Sprzedaję to. Polecimy sobie dalej, zobaczmy co tu się będzie działo. No nic ciekawego, no to jest oczywiście szansa na noża. No i właściwie na jednego z wielu noży, że się tak wyrażę. No ale zobaczmy, nie wiem czy kiedykolwiek w ogóle trafiłem tego noża tak TBH. Zobaczymy. Okej, okay. No dobra. No szansa taka jak w zwykłych CS-owych skinach, skrzynkach, więc to może być naprawdę, naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. A Lightning Strike, Case Hardened również. Wezmę sobie 3 najazd takowe walne. Bo w sumie tutaj jakby... jakby to powiedzieć, te skiny nie są najtańsze, co jest dużym plusem. Ten Dragon Tattoo potrafi swoje kosztować, z tego co pamiętam. Dokładnie tak, no i wychodzimy na plus. Dobra, no walniemy troszeczkę tych skrzynek. Ja pierdzielę, oczko dalej. Oczko dalej, bylibyśmy totalnie w innym świecie teraz. 1000 zł, bo trafiamy Digla Hypnotica. Let's fucking go, mamy kosę! Ja pierdzielę! Kuźwa, myślałem, że to jest niemożliwe, żeby to trafić stąd. Tutaj jest 1/4 1%. O kuźwa. No to mocno, naprawdę mocno. Sprawda, no to nie jest najlepszy nóż moich marzeń, bo Real Forest M9. Swoją drogą miałem tego noża, to był jeden z pierwszych moich kos w CS-ie. O kurde, udało się, dobra, dzisiaj całkowicie quality dzień. Pamiętajcie o giveaway, pamiętajcie pisać komentarze i mam nadzieję, że widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, strzała!